Zaczynam od nałożenia podkładu. Dzień dobry w ogóle, dzień dobry, dzień dobry. Mleczna akwarela to była z Różbany Róż i nakładam go za pomocą pędzla T101, który bardzo lubię do nakładania podkładu, bo jest duży, szybko nakłada podkład. Można nim też nakładać minerały oczywiście, pudry, podkłady w kamieniu i bronzery też do tego jest bardzo fajne. Teraz korektor Tarte Shape Tape Concealer w odcieniu jasnym. Prawdopodobnie cała lista produktów jest pod firmą, prawdopodobnie dlatego, że ja żyję w skrajnym pośpiechu ostatnio i nie mam pojęcia, kiedy się to skończy. To jest T102. Najpierw T113 rozprowadzam pod okiem, T102 rozprowadziłam na twarzy ten korektor, a teraz jak widzicie T113 pozwala mi na rozprowadzenie wszędzie tego korektora wkoło oczu, również jako bazę pod cienie go nakładam. On jest bardzo fajny, bardzo go lubię. Test tego korektora na kanale oczywiście był. Teraz utrwalam wszystko przy użyciu pędzla. Chyba to jest T109, nie jestem pewna. Albo 108, albo 107, coś takiego. I teraz dużym pędzlem T100 nanoszę puder na resztę twarzy. Puder to jest puder z firmy Bicor Tokio w transparentnej wersji. O tak, dokładnie to jest T100. I teraz pędzelkiem O112 wyczesuję moje brwi i będę je podkreślać za pomocą cieni z firmy Kobo, konkretnie tego środkowego odcienia. Podkreślam, mocno wyczesuję, to są dość mocno napigmentowane cienie o dość fajnej konsystencji. Łatwo niestety z nimi przesadzić, jeżeli się jest niewprawnym. I ten pędzelek właśnie, którym ja robię to O112, jest świetny do właśnie cieni, do pomady. Fajniejszy jest ten O chyba 110, to jest... O Jezu, ale mi wstyd, że tak mówię chyba, ale ja po prostu jeszcze ich wszystkich nie pamiętam. Nie będę też szukać, żeby nie hałasować. Całość utrwalam żelem do brwi. To jest żel z Maca w najjaśniejszym kolorze, który mi też lekko rozjaśni moje brwi. No i czas na cienie. Pierwszy cień to jest miodowy. Nanoszę go za pomocą pędzla 108. W załamanie powieki. Jeśli tego pędzla w tej chwili nie ma na magazynie, bo widziałam, że on idzie jak szalony, to on wróci po 5 kwietnia. Wtedy też powinny być w końcu te, nie organizery, tylko pokropce na pędzle. Rozcieram i teraz przechodzę do mulata i bardziej precyzyjny pędzel, to jest O104. Nanoszę go w całe załamanie, trochę poniżej tego miodowego odcienia, żeby dodać oku głębi po prostu. Rozcieram, rozcieram. Rozcieram, rozcieram i troszeczkę jeszcze tym samym kolorem, czyli tym miodowym, podkreślam zewnętrzne kąciki oczu, żeby je trochę przyciemnić jeszcze. Wszystko znowu rozcieram za pomocą O104. Świetny jest ten pędzel, w ogóle jestem świetny, wiecie. Autoreklama idzie po całości. No i teraz te dwa mieszam, to jest szatyn i przydymiony brąz i nanoszę go w zewnętrzny kącik, to jest 107 na 99%. Wypiszę Wam je na pewno, te albo pojawiam na ekranie, albo wypiszę je na dole. I powiem Wam, wczoraj robiłam taki makijaż, dałam tak budyniowy, wtedy dałam mulata w załamanie powieki i na całość ten przydymiony brąz, Boże, jakie to było piękne, dzienne smoki, naprawdę. Zastanawiałam się, ja żebym miała czas na to wszystko, żeby to wszystko nagrywać Wam, to było non stop, były jakieś tutoriale oczywiście bardzo, wiecie, z reklamą Glam Shadows, ale no, używam ich najwięcej i cieszą mnie różne takie kombinacje. Tak, teraz nakładam za pomocą O109, która tu jeszcze była w kolorystce prototypowej, żel bazowy do brwi, który to, to cień, który pojawi się niedługo w Glam Shopie i nakładam cień muszelka za pomocą O103. 102. Dobrze mówię. Jak widzicie, bardzo mocno ten żel chwyta cienie i teraz z bezstelkowców nałożyłam takie jasne wewnętrzne kąciki, ale ten pędzel robił mi to za mało precyzyjnie, więc przerzuciłam się na małą kuleczkę, to jest O105 i nakładam dość dużo tego cienia, żeby był super mocny połysk. Tak wygląda ten żel, po prostu żel do włosów, ale będzie w innym pojemniczku. Teraz będę używać fuksji, alarmu i suszonego wrzosu. Najpierw alarm, mocno strzepuję z pędzla, bo to ten cień jest po prostu tak napigmentowany, że strach się bać. I nanoszę go taką delikatną chmurką, minimalną ilością na całą dolną powiekę i łączę z górną powieką, z górnymi cieniami. Rozcieram, rozcieram. Jeszcze troszeczkę dokładam w samym zewnętrznym, w samej zewnętrznej części dolnej powieki. Teraz od wewnętrznej strony jadę z tą moją fuksją, żeby trochę przełamać czerwień, żeby mi się zrobiła właśnie taka fuksjowa czerwień. Jadę, jadę, jadę.
No i teraz na linię wodną oka nanoszę kredkę czarną, to jest Lux, moja ukochana kredka, to jest bardzo podobna kredka do Super Shopa. Teraz to są kredki żelowe Marka, gdybyście się gubiły w tym nazewnictwie. I suszonym wrzosem ją rozcieram, szczególnie w zewnętrznej części oka, pędzlem O111, czyli małą kuleczką. Bardzo dokładnie rozcieram z jednej i z drugiej strony, a następnym krokiem jest pokrycie też linii wodnej oka górnej powieki, żeby oko obrysować. Trochę zamknąć, ale też nadać mu taki bardzo, bardzo wyraźny kształt. Takie makijaże z obciążoną dolną powieką są dość niebezpieczne. Trzeba mieć duże wyczucie i trzeba mieć dość dobrą budowę oka do takiego makijażu. Nie każde oko będzie dobrze wyglądać, szczególnie opadające kąciki mogą być przeciążone przy takim makijażu. Więc teraz też, żeby wyrównać dół z górą pod względem takiego, wiecie, nasilenia tych kolorów i tak dalej, rysuję kreseczkę z jaskółką za pomocą absolutnie najlepszego na świecie eyelinera. Będzie w ulubieńcach, to jest Pierre René eyeliner. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa, Queen coś tam czy nie? Nie wiem, będzie w ulubieńcach na pewno. Jest genialny, jest super czarny, ma idealną końcówkę, pięknie się nakłada, długo się utrzymuje. Jest tym takim innym eyelinerem, który się nie rozmazuje, tylko jakby w ostateczności prędzej pęknie niż się rozmaże. Chyba wiecie, co mam na myśli. Teraz odrobinę budyniowego jeszcze w załamanie górnej powieki, żeby lekko wszystko porozcierać i dodać odrobinę różu. No i mój ulubiony tusz na rzęs z L'Oreal False Lash Wings, a na usta błyszczyk NARS Turkish Delight. I to wszystko. Do następnego razu. Buziolki. Dajcie kciuk w górę i subskrypcję. Pa, pa.